Dlaczego nie jesteś w stanie odnaleźć odpowiedzi na pytanie, czego chcę w swoim własnym życiu? Czego chcesz w swoim własnym życiu? Co jest dla ciebie super istotne? Co jest dla ciebie super ważne? Co tak na dobrą sprawę daje ci szczęście, spełnienie, głęboką satysfakcję, poczucie bliskości, więzi, spełnienia w życiu, transcendencję, oświecenia? Dlaczego nie jesteś w stanie odnaleźć odpowiedzi? Dlaczego żadna odpowiedź nie daje ci głębokiej satysfakcji w twoim życiu? Przede wszystkim zaczniemy od tego, czego chcesz w życiu. Co to znaczy chcieć czegoś w życiu? I co to znaczy być zaspokojonym w twoim własnym życiu? Poczucie chcenia, czyli tak na dobrą sprawę pragnienie, to jest zawsze myśl. To jest zawsze myśl w twojej głowie. Jakiś obraz, jakiś pobudzony zmysł, który motywuje ciebie do tego, aby przebywać w określonym stanie. To znaczy, przykładowo, gdy jesteś głodny, to zaczynasz czuć brak satysfakcji. Spada twój poziom glukozy, czujesz lekkie rozdrażnienie. Czujesz po prostu głód. I przychodzi do twojej głowy myśl, pragnienie. Chciałbym coś zjeść. Chciałbym zjeść obiad, bułkę, kawałek czekolady, jabłko. I ta myśl jest pragnieniem. I gdy ty sięgniesz po to jabłko, po ten obiad i go zjesz, to poczujesz wewnętrzną satysfakcję i poczujesz chwilową ulgę od cierpienia. No bo te poczucie głodu, tego niepokoju, rozdrażnienia było wcześniej pewnego rodzaju dyskomfortem, takim cierpieniem. I czujesz nagle satysfakcję. I czym ta satysfakcja jest? Ta satysfakcja jest chwilowym poczuciem ulgi, chwilowym poczuciem komfortu, chwilowym poczuciem spokoju, który uzyskujesz poprzez zaspokojenie tego pragnienia. I gdy ty to zaspokoisz, ty to czujesz tylko i wyłącznie przez określony czas, do momentu, w którym ponownie nie zgłodniejesz, znowu pojawi się myśl w twojej głowie i znowu sięgasz po coś innego. I tak jest praktycznie z każdym jednym pragnieniem. Przykładowo, gdy czujesz samotność i czujesz brak bliskości, pojawia się w twojej głowie myśl, że chciałbyś kogoś poznać, chciałbyś przebywać w obecności drugiego człowieka. Może brakuje ci miłości, masz potrzebę miłości. No i masz w głowie to pragnienie. Pragnę drugiej połowy, pragnę przyjaciela, pragnę jakiegoś znajomego. No i gdy ty spotykasz tego znajomego, masz kontakt z drugą połową, spełniasz się, tak? Zaspokajasz swoją potrzebę bliskości. No i później czujesz to samo, czujesz głęboką ulgę, czujesz głęboką satysfakcję, czujesz brak tego cierpienia, czujesz brak braku. Innymi słowy, czujesz się kompletny. Czujesz, że jesteś całością, czujesz, że niczego ci nie brakuje, czujesz, że jest wszystko ok. I teraz człowiek ma problem z zdefiniowaniem tego, czego chce, z dwóch powodów. Powód numer jeden jest taki, że już masz wszystko to, czego chcesz. Już jesteś zaspokojony. Już wszystkie twoje potrzeby zostały zapełnione. I powód numer dwa. Nie wiesz, czego chcesz, ponieważ nie znasz siebie. Ponieważ nie odkryłeś jeszcze tego, jakie są twoje potrzeby. Nie odkryłeś jeszcze tego, jakie są twoje talenty. Nie odkryłeś tego, jakie są twoje pasje. Nie odkryłeś tego, co jest takiego możliwego w twoim własnym życiu. Innymi słowy, brakuje tobie inspiracji. I brakuje tobie w ogóle powodu, dlaczego miałbyś czegokolwiek chcieć.
I teraz ja pomijam takie przypadki, jak niektórzy ludzie mają depresję, albo obniżony nastrój, albo pewnego rodzaju nihilizm, bo to jest wynik takiego samosabotażu. To znaczy, ludzie wprowadzają się w depresję, nihilizm, albo taki samosabotaż. Tak praktycznie z własnej woli, bo nie dbają o siebie, bo nic im się nie chce i nie chcą odważyć się sięgnąć po coś więcej w życiu. Ja pomijam takie przypadki jakichś naprawdę głębokich traum, czy depresji, czy problemów neurologicznych, które wymagają przykładowo opieki jakiegoś, nie wiem, neurologa, neurochirurga, psychiatry. Ale myślę, że większość osób, które mają problemy na tym tle psychologicznym, no to po prostu są osoby, które pozwalają sobie na to, aby wejść w ten stan. I ja doskonale o tym wiem, bo ja byłem w takim stanie wielokrotnie, w stanie depresji, nihilizmu, takiego doła, trochę osobowości bycia ofiary. I ja wiem, że to jest na dobrą sprawę trochę z lenistwa. I z tego, że nam się nie chce zadbać o siebie i nam się nie chce ruszyć tyłka, żeby dowiedzieć się czegoś więcej w swoim własnym życiu. No ale odsuńmy to na chwilę na bok, bo to jest inny temat. I jest jeszcze taki powód, dlaczego może ci się czegoś nie chcieć. Jest to powód taki, że jesteś spełniony już teraz w swoim własnym byciu. Bez względu na to, co się dzieje w twoim własnym życiu. Czyli nie potrzebujesz niczego, aby być szczęśliwy i doskonale o tym wiesz. I jesteś już spełniony w twoim własnym byciu. Innymi słowy, bardzo mocno pragniesz tego, co już masz. Innymi słowy, jesteś po prostu wdzięczny. I to jest piękny stan. Stan wdzięczności jest cudownym stanem, bo to jest tak, jakbyś ćpał życie. To tak, jakbyś chodził na haju każdego jednego dnia i wstajesz rano, jesteś szczęśliwy, nawet gdybyś niczego nie miał. Nawet gdybyś nie miał pieniędzy na swoim koncie, samochód by ci się popsuł, zwolniliby cię z pracy, ktoś by się na ciebie obraził, albo by cię wyzwał, albo opluł i pogoda byłaby beznadziejna, a ty i tak byłbyś szczęśliwy i dlatego niczego nie chcesz i nawet nie myślisz o tym, że mogłoby być coś inaczej, jest ci po prostu wszystko i wszystko ok. Pamiętajcie o tym, że pragnienia, każde pragnienie, pragnienie miłości, pragnienie satysfakcji, pragnienie sukcesu, pragnienie szczęścia, pragnienie rodziny, pragnienie oświecenia. To są wszystko takie motywacje, które pozwalają nam żyć na co dzień i po prostu się poruszać, ale one zawsze wypływają z głębiny naszego bycia i coś o nas mówią. Każde jedno pragnienie coś o nas mówi. I z pragnień, które posiadamy, możemy się uczyć o nas samych, z naszych fantazji możemy się o nas uczyć, tego, jakie są nasze potrzeby. Tego, w jakim kierunku powinniśmy iść w naszym życiu, ponieważ pragnienia, jeżeli mamy autentyczne pragnienia, które nie zostały zniekształcone przez kulturowe wzorce i schematy powielane, wiecie, z pokolenia na pokolenie, tylko mamy takie autentyczne pragnienia, one są idealnym kompasem pokazujący nam to, w którą stronę powinniśmy iść w naszym życiu. I jeżeli będziesz całkowicie spójny i zintegrowany ze swoimi własnymi pragnieniami i będziesz je czuł głęboko, nie tylko myślał o nich, ale je czuł do takiego poziomu, w którym nie będziesz czuł już więcej wątpliwości, nie będziesz sobą sabotował, nie będziesz się okłamywał, nie będziesz miał iluzji i złudzeń co do tego, kim jesteś tak głęboko, w sensie takim duchowym obecności, oraz tego, co czujesz, to nigdy nie zabraknie ci w życiu motywacji, nigdy nie zabraknie ci pasji, nigdy nie zabraknie ci szczęścia, nigdy nie zabraknie ci miłości, wdzięczności, obfitości, tylko posiądziesz głębokie zrozumienie
o co tutaj w tym życiu tak naprawdę chodzi. I zrozumiesz, że pragnienia są tutaj po to, abyśmy mogli się realizować, abyśmy mogli być szczęśliwymi ludźmi i po to, abyśmy mogli dzielić to życie w takim przejawie, jakim po prostu jest. I tego wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Życzę wam nie tylko spełnienia waszych pragnień, bo tego również chciałbym wam życzyć, ale tego, żebyście je odnaleźli, określili, oczyścili i abyście byli z nimi całkowicie spójni. Bo to jest tutaj najpiękniejsze. Ta spójność, ta wewnętrzna spójność jest najpiękniejsza. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.